honorowi patroni. Leb Studio przedstawia Niezapisane czasy. Życie to wielka księga, a my jesteśmy jej autorami. Z precyzją kreślimy kolejne rozdziały, układając plany niczym puzzle. Każdy element na swoim miejscu, każdy krok starannie przemyślany. Budujemy przyszłość w myślach, krok po kroku, dzień po dniu. Ale czy zastanawialiśmy się kiedyś, jak kruche są te konstrukcje? W jednej chwili, w mgnieniu oka, wszystko może runąć. Nieoczekiwany podmuch losu, przypadkowe spotkanie, nagła decyzja. I oto stoimy na gruzach naszych zamierzeń, z mapą, która nagle stała się bezużyteczna. Czy to oznacza, że powinniśmy przestać? Wręcz przeciwnie. To właśnie umiejętność adaptacji czyni nas mistrzami życia. Bo życie to nie tylko to, co zaplanowaliśmy, ale przede wszystkim to, jak tańczymy z nieznanym. Może właśnie teraz, słysząc te słowa, stoisz u progu zmiany, która odmieni wszystko. Bądź gotów, bo największym planem może być brak planu. Rozdział drugi. Plan niedoskonały. Nie jest dobrze, Zik. Powiadam ci, to będzie koniec tego miasta, jeżeli nic się nie zmieni. Rzekł łysawy mężczyzna, puszczając dym z drewnianej fajki. Przesadzasz, Griff. Nie jest wcale tak źle. Mamy wszystko, co nam potrzeba. Nie słuchaj tych ludzi, co złowróżą. Odpowiedział mu starszy, siedzący na małym stołku pod ścianą domostwa. To nie są wróżby. Popatrz no tylko, coraz większa bieda jest na ulicach. Nie poznaję już doków. Oczywiście, nie było tu nigdy kolorowo, ale handel zawsze jakoś się kręcił. A co, teraz się nie kręci? Popatrz na ten statek. Towarowy, jak się patrzy. Starszy wskazał na okręt, który właśnie cumował w porcie. Towarowy owszem. A dla kogo pójdą te towary, jak myślisz? Dla ciężko pracujących? Dla ludzi, dzięki którym to miasto jeszcze zipie? Oczywiście, że nie. Pójdzie jak zwykle dla tych zakonników i ich lizusów. Łysy nerwowo machnął ręką, nie kryjąc zbulwersowania. Uważaj, Griff. Jestem twoim przyjacielem, ale o zakonie to ty się dobrze wypowiadaj. Nie widzisz, ile zrobili? Popatrz no. Pomagają biedocie, dają im pieniądze. Wicht, opierunek. Łysy spojrzał na starca z niedowierzaniem, jednocześnie mrużąc oczy. Tak, tak. Nie rób mi tutaj min. Mówili na ogłoszeniach. Rekord dobrobytu mamy. O, ale ty tego nie widzisz. Ja tego nie widzę. Oj, widzę. Uniósł się, wstając nerwowo z dużego kamienia, przylegającego do budynku. Widzę, jak pospolici kupcy biednieją. Widzę, jak zawyżają podatki wobec handlarzy, żeby później oddać w daninach nierobom. Widzę, jak małe rodzinne lokale w dzielnicy handlowej się zamykają jeden po drugim. To wszystko widzę. Zwrócił się pretensjonalnie do swojego rozmówcy. Mówisz o tych oszustach? Dorobkiewiczach? Im to się akurat należy. Bogatą się na przekrętach i żerowaniu na społeczeństwie. I ile to złota jest teraz w skarbcu miasta z pozamykania tych wszystkich grup szwindlerskich? To jest dobre działanie. I ja się z tym zgadzam. Zamykają ludzi, którzy są dla nich niewygodni. Łysawy przerwał wypowiedź starca, nie ukrywając coraz większego zirytowania. To nie są oszuści, lecz normalni, myślący, pracujący ludzie. Jak możesz w to wszystko wierzyć? Na kazaniu mówili... Ja już wiem, co mówili. Wpychają ludziom kłamstwa z mównicy. A ci w to wierzą, jak osły skończone.
Nie boicie, że jedzenie jest droższe? Że pieniądze zaczynają być rarytasem? Żyła na skroniu Łysawego uwydatniła się, gdy ten przetaczał kolejne argumenty. Przecież nam dają. Mamy więcej niż z zeszłej wiosny. Głupoty gadasz. I lepiej zawsze gębę, bo... Starszy wyprostował się, wrogo gestykulując w stronę Łysawego. Bo co mi zrobisz, kuternogo? Ledwo możesz wstać przez ten swój bebech i bolącą nogę. Zadrwił z kompana i spojrzał na niego z politowaniem. Ale może... masz rację. Lepiej zmieńmy temat, bo to jak grochem o ścianę z tobą rozmowa. Ten papier doło. Szepnął pod nosem, odnosząc się do towarzysza. Co tam powiedziałeś? Nie usłyszałem do końca. Przystawił rękę do ucha, żeby usłyszeć lepiej. I dobrze. W spokojnej uliczce w oddali nagle pojawiła się tajemnicza, zakapturzona postać, która zmierzała w stronę rozmówców. Patrz tutaj! Łysawy wskazał palcem w stronę postaci. Pewnie kolejny z tych małomównych. No widzę go. Po co mu kaptur? Przecież pochmurnie dzisiaj i ciepło. Pomyleniec czy co? Może ma szpetną facjatę? Zadrwił palący fajkę Łysol. Albo bruzdę na czole. Obydwaj zaśmiali się, po czym postać skierowała na nich swój wzrok. Ty czekaj. On chyba patrzy prosto na nas. No widzę. Orzekł starszy, niespokojnie poprawiając się na swoim siedzisku. Zakapturzony za każdym krokiem był coraz bliżej. Jego twarz była niewidoczna w cieniu kaptura. Idzie tutaj. Może nas usłyszał. Do łacha. Zachowuj się jak zawsze. Palący fajkę przyjął pozycję, jakby nic go nie obchodziło i odwrócił wzrok od tajemniczej postaci. Czyli jak? Jak idiota. Burknął Łysy, zakrywając czoło dłonią z zażenowania. Zakapturzony skręcił nagle w prawo do wąskiej uliczki między budynkami. Zatrzymał się na chwilę i rozglądając zapukał do obskurnych, ciemnych drzwi. Szufladka na drzwiach otworzyła się, ukazując zaciemnioną twarz po drugiej stronie. Hasło. Bielmo jest zarazą. Złodziej zdjął kaptur, odsłaniając swoją twarz w celu zidentyfikowania. Drzwi otworzyły się powoli. Niski, lecz krzepki oprych zdzielił wzrokiem przybysza średniej postury o niebieskich oczach. Witaj, Dieter. Odźwierny uścisnął rękę Łotra i zaprosił go do środka. Coś blady jesteś. Czyżbyś mało spał? Zadrwił, patrząc na znużone oczy przybysza. Oszczędź mi tej sztucznej troski. Przodujący obecny? Łotr podszedł do stołu, na którym leżał gąsior z wodą. Obecny, lecz zajęty. Oprych usiadł przy stole. Ma specjalnego gościa, więc raczej z nim nic nie załatwisz dzisiaj. Dieter napił się wody z drewnianego kubka i zaklął pod nosem. Mam raport z misji. Możesz sobie mieć. Kazał nikogo nie wpuszczać dzisiaj, a ja rzetelnie wykonuję swoją robotę. Jak zawsze. Uśmiechnął się szyderczo. Kto jest tym gościem? A ja wiem. Zakaptorzony jak wy wszyscy. Twarzy nie widziałem, ale rękawice miał za to ciekawe, o. Ciekawe? Tak, w jakieś dziwackie symbole. Bramkarz wyłożył nogi na stół. Jakaś nowa wtyka? Nie sądzę. Bardziej wyglądał na interesiarza zza morza. Oprych kaszlnął i przetarł nos. A właśnie, a propos interesów. Młot cię dzisiaj szukał. Młot? Zdziwił się, unosząc brwi. Co chciał? A miał dla ciebie pewien list, ale co się z nim stało, to ja już nie pamiętam. Bramkarz odwrócił wzrok, uśmiechając się. Nie pamiętasz, co? No co poradzić, lata lecą. Coś czuję, że twoją pamięć można szybko przywrócić. No ba,
Wystarczy tylko dobrze pogrzebać w takiej zakiewce na przykład. Oprych przełożył nogi na stole, patrząc z uśmiechem na Dietera. A kto wie, może znajdziesz tam coś, co przywróci mi pamięć? Mogę pogrzebać. Łotr oparł się rękami o stół i pochylił się nieco w stronę bramkarza. Lecz najpierw pójdę na ulicę Wapienną, do pewnego mieszkania na poddaszu piekarni. Na te słowa uśmiech na twarzy bramkarza zniknął szybciej niż się pojawił. Piekarni? Zapytał głupkowato. Tak, Nozdrill, dobrze główkujesz. Dieter uśmiechnął się złowrogo. Jak myślisz, co bym tam znalazł? A może raczej, kogo bym tam znalazł? Oprych patrzył w bezwzględne oczy złodzieja, czując wzbierającą trwogę. Nie wiem, o czym mówisz. Mamy się przekonać? Skoro nic tu dzisiaj już nie zdziałam... Łotr odstąpił od stołu i wyprostował się. To mogę poświęcić trochę czasu. Dobra, nie było rozmowy. Oprych sięgnął do wewnętrznej kieszeni swojej skórzanej kamizelki i wyciągnął korespondencję. Masz ten list. Zapieczętowany woskiem papier wylądował na stole obok gąsiora z wodą. W tym fachu nie ma prywatności, Nozdrill. Zapamiętaj to następnym razem, jak będziesz chciał zarobić na członku bractwa. Bywaj. Nic tu po mnie. Dieter wziął list do ręki. A idź w cholerę. Drzwi za Dieterem solidnie się zamknęły, podkreślając emocje targające bramkarza. Nie zwlekając dłużej, Łotr oparł się o ścianę budynku i zaczął czytać list od swojego druha. A teraz, co ty chciałeś, młodzie? Witaj, zacny obywatelu. Winniśmy się spotkać. Szukaj mnie w towarzystwie szlachetnych dziewic wysokiego rodu. Nie mitrę już zbyt długo, jako że sprawa ta nie cierpiwszy zwłoki. Tkliwe dziewice wysokiego rodu. A to zacny łachmyta. Miasto tętniło życiem. Blask słońca przedzierającego się przez chmury oświetlał zatłoczone stoiska handlowe oraz krzątających się ludzi przy straganach starej dzielnicy. Wszędzie coś się działo. Ktoś się kłócił, inny targował. Codzienny zgiełk momentami przeszywał rytmiczny dźwięk kroków patrolu świątynnego, strzegącego ulic w imię żelaznego bezpieczeństwa. Docierając na miejsce, złodziej zaczął się rozglądać za znajomym w czerwonym kapturze. Na małym placu panował hałas. Nieopodal mała grupka ludzi zebrała się przy jednym z podżegaczy, który nie szczędził w słowach o sytuacji miasta. Przebierając wzrokiem wśród tłuszczy, Dieter dostrzegł znajomą postać. Pod ogromnym jesionem, rosnącym nieopodal znanego wszystkim przybytku o dumnej nazwie Madame S, stał adresat listu. Argus Lino, potocznie zwany przez członków bractwa Młotem, rozmawiał z jedną z dziewic wysokiego rodu, która zdawała się ulegać jego wdziękom. Ten się nigdy nie nauczy. Dieter parsknął i ruszył w kierunku kompana. Widząc zbliżającego się drucha z bractwa, Młot szybko odprawił obiekt swoich zalotów, posyłając jej na do widzenia niedbałego całusa. Popatrzeć tylko, kogo tu pies przywlókł uszy. Słuchy chodzą, że dajesz radę, braciszku. Kompan przywitał Dietera w charakterystycznym dla niego akcencie. Jak widać, lepiej niż ty, braciszku. Uścisnął rękę czerwonego kaptura. Rozumiem, że mało ci wpadek z kobietami. Tej też chcesz dać się oskubać? O, znowuż, że mi tym czadzisz. Spojrzał na kompana pretensjonalnie. Człek raz się sparzywszy i do końca jest potępiony. Nie czadziłbym ci, gdybyś nie miał u mnie długu. Sam wiesz, jak to jest w tej branży. Oczywiście, że wiem.
Podobnie jak ty, nie jestem już że świeżakiem, więc oszczędźże mi tych wywodów, braciszko. Jak tam chcesz. A tak swoją drogą, to nie masz już wyrzutów sumienia? A o cóż konkretnie pytasz? Zapytał uśmiechając się. Co na to powiedziałby twój wielki budowniczy? Zadrwił, rozglądając się po okolicy. No niebywałe jest, że to... Co niby? Humor. A, u ciebie. No to dobre. Chcesz, że gadać o mojej przeszłości? Czy może o czymś, że konkretnym? Młot pokazał Dieterowi monetę, którą zręcznie przetoczył pomiędzy palcami. Racja. Do rzeczy. Ujdźmy, że zatem z widoku, w bardziej dyskretne miejsce. Młot wskazał ręką na uliczkę oddzielającą przybytek Madame S od bliżej nieokreślonego budynku mieszkalnego. Zaułek, nie licząc kilku skrzyń stojących pod ścianami oraz płóciennych worków ustawionych obok nich w nierównym rzędzie, był pusty i z dala od wszelkich niepotrzebnych gapiów. Dobra, mów, po co mnie tu sprowadziłeś? Spytał Dieter, opierając się o drewnianą skrzynię. Idea nawiedziwszy mnie, jak spłacić dług, który u ciebie żem zaciągnął. Młot usiadł na innej skrzyni, która zaskrzypiała pod jego ciężarem. Uszom nie dowierzam. Wiekopomna chwila. Powiedział szyderczo. Zaiste, lecz nie przerywaj, a słuchajże. Dostawszy cynk od mego pasera, okazawszy się, iż pewien dygnitarz o imieniu Lord Borg jestże w posiadaniu posładzanych kości do gry. Połowa lordów ma takie kości. Zdarzyło mi się już nawet takie ukraść. Co niby jest takiego... Dajże mnie skończyć. Przerwał Dieterowi wywód. Te kości są że specjalne, szulerskie. A wiesz, co to znaczy przy dla hazardu. Dieter potarł swoją krótką brodę z wyraźnym zaciekawieniem na twarzy. Argus kontynuował. Jestże kupiec na te kości. Ponoć ktoś, kto przegrawszy z lordem i chciałby, że się na nim zemścić. Dlatego płaciwszy dużą sumę za pozyskanie ich. A jak samże wiesz, zemsta jest w naszym fachu wielce, że opłacalna. Mówiąc ostatnie słowa, młot uśmiechnął się nikczemnie. Opłacalna, a jak? Lecz gdzie jest haczyk? Dieter skrzyżował ręce na piersi. Jakby to było takie proste, to każdy amator by się na to rzucił. I tutaj, że jest właśnie smykałka. Lord nosi je cały czas przy sobie i jest, że zawsze z obstawą dwóch świątynnych gwardzistów. Młot odwrócił wzrok od kompana i rozglądnął się po alejce. A więc o to chodzi. Na twarzy Łotra pojawił się grymas. Niestety, obmyśliwszy już plan, lecz samże nie dam rady tego ziścić bez pomocy. Potrzebowawszy ciebie, braciszku. Czekaj. Dieter odstąpił od skrzyni. Chcesz, żebym pomógł tobie odzyskać dług, który zaciągnąłeś u mnie? Parsknął śmiechem z pretensjonalnym wyrazem twarzy. Chyba nawet ty widzisz tutaj pewne niedociągłości. Zdaje, że się mniej niż 100 złotych winej rozwiewawszy twe wątpliwości. Młot spojrzał porozumiewawczo, po czym przetoczył monetę między palcami. Słysząc tą kwotę, Dieter aż rozszerzył oczy w zdumieniu. 100, powiadasz? A kto ci dał takie zlecenie? Nie twa to sprawa jest, że przyjacielu. Mogę liczyć na twój wkład? Czy chcesz dalej, że czekać na mój dług? Dieter zamyślił się głęboko. Analizował propozycję przyjaciela, która była bardzo kusząca, mimo ogromnego ryzyka. Każdy w bractwie wiedział, że konfrontacja z elitarną strażą świątynną rzadko kończyła się pozytywnie. Zwłaszcza dla złodzieja. Zdołacha. Niech będzie. Zacnie. Masz już jakiś plan działania? Jak zawsze. Uśmiechnął się i wstał ze skrzyni, która żałośnie zaskrzypiała. Zajdźmy się do naszej ulubionej tawerny i przedyskutowawszy szczegóły.
teraz? Zapytał się wając. No, a kiedy? Toż to dopiero południe, braciszko. Wybacz, druhu, ale dzisiaj to ja już mam inne plany. Powiedział i przeciągnął się lewy. Nocna robota? Dokładnie. Dobrze więc, zatem jutro, kiedy słońce będzie, że w zenicie. Niech będzie, braciszku. Tymczasem, wybacz, ale muszę udać się już w swoją stronę. Ja też. Powiedział, po czym skinął głową na przybytek Madame S, szczerząc swoje zęby w szelmowskim uśmiechu. Bywaj, że zatem nie zatrzymuję. Obydwaj podali sobie ręce, po czym udali się każdy w swoją stronę. Kierując swoje kroki w stronę kamiennego rynku, Dieter wiedział, że propozycja przyjaciela mu się opłaci. Dług zaciągnięty przez niego ciągnął się już wystarczająco długo, aby nadszarpnąć cierpliwość Łotra. Dlatego wizja rychłej spłaty skłoniła go do podjęcia niemałego ryzyka. 100 złotych gwinei. O! Powiedział do siebie i zniknął w tłumie. Drzwi otworzyły się, a w lokalu momentalnie dało się słyszeć dźwięk dzwonka zwiastujący przybycie nowego klienta. Witajcie w moim sklepiku, tutaj wszyscy... O, Dieter! Smukły i niezbyt wysoki sklepikarz obnażył swój uśmiech, ukazując go spod dziobatego nosa. Witaj, Dallas. Łotr ukłonił się niezgrabnie, okazując szacunek. Powitać mojego kradzieja, znaczy dobrodzieja. Co się cię sprowadza do zacnego Dallasa? Czyżby cysłoko było zła? Dallas podszedł do Dietera i uścisnął jego dłoń. Sprawdziła się dobrze, sklepikarzu. Lecz ja nie w tej sprawie. No to słucham z ciekawosteczką. Czego ci trza? Powiedział, poprawiając swój monokl, który nosił na prawym oku. Potrzebuję wyprać parę rzeczy. Mówiąc to, złodziej poklepał swoją torbę na fanty, dając jasno do zrozumienia, o jaki rodzaj prania chodzi. A jakże. Zajdźmy na tył, na magazyn pójdziemy, potargujemy się, pokażesz, co się masz i wyczyścimy to i owo. Sklepikarz zatarł ręce, a w jego oczach ukazał się charakterystyczny błysk, zwiastujący szemrane interesy. Magazyn znajdował się w strefie zabronionej dla zwykłych klientów. Wstęp tutaj mieli tylko biznesowi gracze, co nie było łatwym do osiągnięcia statusem w sklepiku pod koniem. Gdy Dieter przekroczył próg pomieszczenia z zasłoniętymi oknami, wyjął i rozłożył na stole pamiątki, które wcześniej zdobył z rezydencji numer 45. Sklepikarz, łapiąc za swój okular i marszcząc długie czoło, skrupulatnie zaczął przeglądać przyniesione dary. Podnosił je, obracał do światła lampy i delikatnie ostukiwał, szukając jakichkolwiek wad, które mogłyby fortunnie obniżyć wartość transakcji. Obfite łowy, kradzieju. Za świąteczniaki mogę dać ci 80 srebrnych, ale ten sygnecik jest trefniutki. Nie wartawszy więcej jak 10 złotych. A ten fancik... Handlarz wziął do ręki złotego zęba. Ciekawe, znaleźliwszy, ale nic ci nie dam za to, nie kupuję takiejszych rarytasków. Rozumiem. Mówiąc to, Łotr schował sakiewkę z trzonowcami z powrotem do swojej torby. A co do reszty casików, moja oferta brzmi 80 srebrnych i 10 złotych gwinyszek. Oznajmił beznamiętnie, krzyżując ręce na piersi. Mało, Dallas. Łotr spojrzał na kamienną twarz sklepikarza. Więcej nie uzyskasz, kradzieju. To jedenastka oferta, zważywszy na twój jaki cech. Złodziej znał Dallasa i wiedział, kiedy najlepiej się targować. Ten moment jednak do takich nie należał. Ostatnio handel w mieście mocno podupadł.
Efekty wzmożonych kontroli przeprowadzonych przez Straż Świątynną dawały o sobie znać, mocno uszczuplając zakres handlowców, jak i przepływ finansowy na rynku. Sprzedaż owych fantów była coraz bardziej utrudniona i ryzykowna. Dieter dobrze zdawał sobie z tego sprawę, a kamienna mina sklepikarza tylko potwierdzała jego przemyślenia. Nie było więc mowy o targowaniu się. Niech będzie. Dallas precyzyjnie policzył pieniądze i ułożył je na stole w dwie równo wysokie kubki. Następnie przesunął je delikatnie w stronę Dietera, aby dodatkowo podkreślić, że kwota jest odpowiednia i nie ma miejsca na jakiekolwiek negocjacje. Oto nominał. Dieter zabrał pieniądze, tym samym potwierdzając transakcję. Sklepikarz delikatnie zapakował fanty do czarnej dębowej skrzyni, stojącej obok stołu. Jeszcze jedna sprawa. Potrzebuję zasobów. Dallas zamknął wieko i uśmiechnął się. Zaraz potem uszedł na zaplecze, znikając z oczu Dietera. Po chwili pojawił się z powrotem, trzymając obszerną, skórzaną teczkę, którą uroczyście wyłożył na stół, ujawniając jej zawartość. Wytrychy, łomy, strzałki, gwiazdki do rzucania, blaszki, śrubokręty i wiele innych złodziejskich narzędzi. Po krótkim namyśle Łotr wskazał towar, którym był zainteresowany. Sklepikarz ostrożnie wyciągnął wybrane narzędzia i położył je na stole obok teczki. Ile liczysz za to? 2 złote za blaszeńki, dłubajki za 40 srebrnych, a krętka... Dallas zawiesił się na chwilę, patrząc na specjalistyczny śrubokręt. Dla ciebie, kradzieju, niech będzie po zniżce. 4 złote gwineszki. Dieter bez słowa odliczył pieniądze i położył je na stole obok towaru. Interesiki z tobą to czyste przyjemności. Sklepikarz zagarnął monety w tym samym momencie, w którym Dieter brał narzędzia. Każdemu to mówisz, Dallas. Bo każde interesiki to przyjemność. Mówiąc o interesikach, potrzebuję namiaru na kogoś, kto wypierze mi te zęby. Słysząc to, sklepikarz zmarszczył czoło, które kończyło się na potylicy. Z obcejszych handlarzy to może Barkowicz chętny by był? Równie dobrze mógłbym je oddać właścicielowi. Łotr oburzył się, słysząc propozycję Dallasa. Jakieś inne możliwości? Nie kojarzywszy inniejszych prań. To wszystko, co się wiem. Rozumiem. Łotr poprawił swoje odzienie i nałożył kaptur na głowę, kierując się do wyjścia. Bywaj zatem, handlarzu. Czas na mnie. Owocnych łowów, dobrodzieju. Po wszystkim sklepikarz odprowadził klienta do drzwi. Wychodząc ze sklepu, Łotr skręcił w kierunku południowej dzielnicy slumsów. Idąc spokojnie, Dieter zbliżał się do granicy dzielnicy handlowej, którą oddzielał posterunek Straży Miejskiej. Mijając go, można było zauważyć nowy eksponat, który niczym trofeum wisiał na szubienicy, znajdującej się obok wejścia do posterunku. Obecna polityka miasta była bardzo prosta. Wszelkie oznaki niezadowolenia wśród mieszkańców były gaszone w zarodku. Każdy rokujący lider buntowniczy dla przykładu stawał się wiszącą przestrogą dla myśli liberalnych, co gwarantowało niezachwianą kontrolę dla ascendentów. Ten widok dla Dietera był dość powszechny. Idąc dalej w swoim kierunku, Łotr czuł coraz bardziej, jak zmęczenie bierze górę nad jego ciałem po ostatnich nocnych eskapadach. Docierając już do znajomego zaułka, oczom złodzieja ukazał się widok starej, lecz solidnej kamienicy, naprzeciwko której znajdowała się nieczynna studnia, mocno nadgryziona przez ząb czasu. Nie jest to wiele, ale jest to dom. Pokonał zbutwiałe schody prowadzące na drugie piętro i otworzył drzwi do swojej gawry.
Mieszkanie było niewielkie i składało się z dwóch pokoi. W części właściwej znajdował się salon, w którym było palenisko, stół, skrzynia oraz stara kanapa. Drugi pokój to była sypialnia, w której stało jesionowe łóżko. Zmęczony i ospały zdjął z siebie cały osprzęt oraz skórznię, zostawiając tylko koszulę i wytarte spodnie. Następnie zbliżył się do dużej skrzyni, która leżała pod oknem, i przykucnął. Objął ją rękami i przycisnął niewidoczne dla oka wyżłobienia. Spód skrzyni wysunął się, ukazując sekretny schowek na złodziejski osprzęt. Łotr starannie go ułożył i zamknął schowek, odruchowo sprawdzając, czy mechanizm zaskoczył. Następnie udał się do sypialni, aby przepaść w krainie nieświadomości i błogiego snu, kładąc się na twarde łóżko. Hola, hola, jegomościu! Co powiesz na to? Gruby mężczyzna ze skąpym owłosieniem rzucił na stół kartę trzymaną w dłoni. Oho! Widzę, że szczęście tym razem sprzyja przy... A żebyś wiedział, łachudro, stawiam 20 srebrnych. Przyjacielu, czy aby niepochopny, że ten ruch? Zakapturzony uśmiechnął się, patrząc na swojego przeciwnika. Ha, ha! Boisz się! Przyznaj to, nie masz już szans na dobry fortel. Wszystkie karty na stół. Teraz ci się odpłacę, łachudro. Wedle życzenia. Łachudra grzecznie usłuchał prośby i położył swoją talię na stole. Na twarzy skąpo owłosionego mężczyzny było widać, jak uśmiech, który gościł tam jeszcze chwilę temu, oddala się gdzieś w siną dal, ustępując rozgoryczeniu i zdziwieniu popadającemu w niedowierzanie. Ale jak? Nie może toż to być! A jednakże, karty nie kłamiwszy, przyjacielu. Pełna forteca? Nie zgadzam się! Oszustem jesteś! Uwłaczasz mi waść. Gra była, że sprawiedliwa. Nie moja to wina, że słabiak żeś w karty. Jeden z obserwatorów zaśmiał się cicho pod nosem. Korzystawszy ze świętego prawa wygranej, pozwolę, że sobie zabrać obecną sumkę. Gruby mężczyzna naprężył się i energicznie wstał, odsuwając krzesło. Na jego dość wybiórczo owłosionej glacy było widać pulsującą żyłę, podkreślającą obecny stan emocjonalny. To jeszcze nie koniec! Zapamiętam cię, łachudro! Zawsze czekawszy na rewanż. Tymczasem muszę was przeprosić, interesy wzywawszy. Bordowy kaptur uśmiechnął się, chowając pieniądze do kieszeni. Następnie skierował się prosto w kierunku znajomego, który świeżo przekroczył próg tawerny. Chodźmy, że na koniec, tam nikt nas nie usłyszawszy. Dieter skinął głową i poszedł za kompanem do małego, okrągłego stolika, usadowionego na końcu pomieszczenia. Dobra, Argus, do rzeczy. Co wykoncypowałeś? Jak zwykle konkrety. Cały ty... Dobrze, a więc tak. Lord Borg aktualnie siedziawszy w dzielnicy handlowej. W złotym przepiórku, gdzież to obecnie organizowany jest, że maraton turnieju kościanego. Plan jest, że banalny, co nie oznacza, że prosty w wykonaniu. Musimy tylko wyczekać na odpowiedni że moment. Karczmarz. I zwinąć kości. Dwa piwa. To jest oczywiste, lecz co ze strażnikami? Dobrze wiesz, że nie możemy sobie pozwolić na konfrontację. Młot wyciągnął na stół zwitek papieru oraz małą torebkę. Zaniechajże swych obaw. Nie będziemy mieć z nimi styczności. Nie? Z tego co mówiłeś, to nie odstępują Borga na krok. Nie odstępują, fakt. Poza jednym miejscem. Argus wyjął z torebki kilka suchych liści i zaczął je kruszyć nad zwitkiem papieru. Pokój. Dokładnie. Pozostawszy nam go jedynie zlokalizować. Zlokalizować. W przepiórku.
Dieter odchylił się na krześle i zaklął pod nosem. Kurwa. Pod warunkiem, że się tam dostaniemy niezauważeni. Mówże za siebie, ja się przygotowawszy na tę okoliczność. To znaczy? Posiadawszy przepustkę na turniej. Tylko jedną. Owszem, problem, że jest taki, iż jest ona na mały poziom turnieju, a Borg zapewniejszy będzie bytować gdzieś na wyższym. Pięknie. To jak chcesz mnie przemycić? Młot uśmiechnął się wymownie. W starym stylu. Rozumiem. Tylko który styl bardziej chodzi ci po głowie? Ten podczas roboty w aptekarni? Nie, tutaj, że nie będę wychodził na dach. Myślawszy bardziej o zleceniu trylawnego. Argus zwinął papier z pokruszonymi liśćmi, po czym polizał końcówkę, tworząc prowizoryczne palidło. Niech będzie. W sumie to nawet lepiej. Dobrze więc, to kiedy wyruszamy? Najlepiej, że w noc zapoznawczą turnieju, zanim zleciwszy się tam cała ta hołota. Czyli kiedy? Wygląda na to, że dzisiaj, braciszko. Czemu mnie to nie dziwi? Mam nadzieję, że jesteś przygotowany. Nie inaczej. Ktoś musi mieć baczenie na ten twój bordowy tyłek. Dobre. Powiedział i odpalił swojego skręta od małej świeczki tlącej się na stole. Argus, zaciągając się moninem zmieszanym z tytoniem, wypuścił leniwie kłąb dymu, patrząc w powałę. No, tośmy ustawieni. Wstępnie. A właśnie, zanim przejdziemy do szczegółów, byłbym zapomniał cię zapytać o coś. O, mianowicie? Słyszawszy może o ostatnim incydencie? Powiedział, puszczając kolejny kłąb białego dymu. Nie doszły mnie słuchy. Zajęty byłem. Coś wartego uwagi? Zaiste wygląda na to, że jakichś dwóchże hełmów zostało rozbebeszonych podczas ostatniejże nocy w okolicach opuszczonej. Nie widzę tutaj nic szczególnego. Strażnikom ciągle przydarzają się nieszczęśliwe wypadki. A no tak, lecz słuchy chodziwszy, że zostali oni jakoś, że bestialsko rozbebeszeni. Bestialsko. Powtórzył w zamyśle Dieter. Poganie? Nie, to nie bywszy w igrze stylu. Nie w takim zakresie, jak plotki głoszą, ale ważniejsze jest, że to, iż straż zostawszy postawiona w gotowości i może być więcej, że patroli nocnych. Sam rozumiesz. Owszem, lecz dla mnie to nie problem. Racja. Młot sięgnął do kieszeni swojej skórzni i wyjął zwinięty papirus. Masz tutaj, że mapę przepiórka. Mnie się już nie przydawszy, przestudiowawszy ją całą. O, odrobiłeś pracę domową, braciszku. Jestemże pod wrażeniem. Może i będą z ciebie jeszcze ludzie. Uczywszy się na błędach, sam wiesz, iż ten fach nie wybacza, że pomyłek drugi raz. Oj, nie wybacza. Lecz dobra, przejdźmy w końcu do szczegółów. Ciężki właz otworzył się powoli, wydając z zawiasów metaliczny, skrzypiący dźwięk. Postać wychyliła głowę, aby sprawdzić teren wokoło, w poszukiwaniu niechcianych gapiów. Czysto. Pomyślał, wychodząc ze studzienki, nieopodal zdobionej fontanny w centrum dzielnicy handlowej. Łotr otrzepał się z różnych fantów zgarniętych po przemierzaniu kanałów miejskich, po czym rozglądnął się jeszcze po okolicy. Złoty przepiórek znajdował się nieopodal jego obecnej pozycji. Naciągając na twarz szarą chustę, skierował się do miejsca spotkania z kompanem. Przemierzając alejki miasta spowitego nocą, Dieter był ostrożny i nieprzerwanie nasłuchiwał za patrolem straży miejskiej.
Mijając kolejne kamienice, na horyzoncie ukazał się charakterystyczny żółty dach gospody pod dumną nazwą Złoty Przepiórek. Przybytek był słynny w całym mieście ze względu na wysokie standardy wobec przyjmowania gości. Wstęp do środka mieli tylko wysoko majętni mieszkańcy miasta o nieskazitelnej reputacji względem panującego prawa. Gospoda była idealną kopalnią fantów dla złodziei, lecz ze względu na wysoki poziom ochrony tylko prawdziwi profesjonaliści wychodzili stamtąd z własnej, nieprzymuszonej woli tego samego dnia. Tej nocy Dieter miał wrażenie, że coś wisi w powietrzu. Czuł na sobie wzrok, który jakby śledził jego każde posunięcie. Sprawdzając na każdym kroku, czy nie jest aby śledzony, droga do przepiórka schodziła mu o wiele dłużej niż zwykle. Mijając alejkę nieopodal głównego traktu, Dieter usłyszał ciężkie kroki dobiegające w oddali. Strażnicy. Pomyślał i skierował się do mrocznego zaułka naprzeciwko. Skryty w cieniu musiał przeczekać, aż strażnicy przejdą dalej w poczuciu solidnie wykonywanej powinności. Łotr oparł się o ścianę i obserwował. Kiedy tak czekał, jego uwagę przykuło coś w alejce naprzeciwko, w tej samej, którą jeszcze przed chwilą szedł. Skupił swój wzrok i dostrzegł zarys postaci, która stała nieruchomo pośrodku alejki. Wpatrując się w tajemniczy omam, Łotr zaczynał uświadamiać sobie, iż uczucie bycia obserwowanym mogło nie istnieć tylko w jego głowie. Nagle strażnicy przechodzący główną drogą zasłonili światłem pochodni tajemnicze zjawisko. Jarzący się blask płomienia na moment oślepił Łotra, którego oczy przyzwyczaiły się już do wszechogarniającego mroku. Patrol przeszedł dalej, lecz Dieter nie ruszył się. Stał i patrzył się w kierunku uliczki, w której nie było już śladu po wcześniejszym zjawisku. Co to było do łacha? Przywidziało mi się. Zdezorientowany postanowił opuścić cień i kontynuować nocny spacer. Po chwili oczom Łotra ukazał się budynek w całej jego okazałości. Wysoka na 4 piętra szeroka budowla odróżniała się od reszty krajobrazu dzielnicy kolorowymi witrażami, które były wstawione w miejsca okien. Do przepiórka przylegał parterowy budynek, który pełnił rolę magazynu na towary. Przybytek, mimo głębokiego zmierzchu, tętnił życiem. Dźwięki głośnych rozmów wyróżniały się na tle nocnej ciszy miasta. Dieter zatrzymał się niedaleko pod starą piekarnią, gdzie miał doskonały widok na teren wokoło przybytku. Nauczony doświadczeniem, czekał w ukryciu na pierwszy patrol strażników. Nie minęło wiele czasu. Grupa 3 zbrojnych z kusznikiem na czele wyłoniła się zza rogu przepiórka, leniwie stawiając krok za krokiem. Byli całkowicie pochłonięci rozmową i sprawiali wrażenie, jakby w ogóle nie przejmowali się otaczającym ich światem. Nie było w tym nic dziwnego. W przepiórku rzadko kiedy działo się coś odstępującego od normy. Ochrona przy wejściu skrupulatnie legitymowała każdego odwiedzającego, a sam budynek był praktycznie nie do spenetrowania z zewnątrz. Gładkie marmurowe ściany i utwardzane, otwierane tylko i wyłącznie od środka witraże uniemożliwiały dostanie się tą drogą. Balkony zaczynały się dopiero od 3 piętra, co w połączeniu z patrolującymi strażnikami praktycznie uniemożliwiało użycie na nich kotwiczki. W momencie, w którym złodziej stracił z oczu ochronę, zaczął odliczać w pamięci. Chwilę później patrol pojawił się w tym samym miejscu co za pierwszym razem. Cały scenariusz powtórzył się jeszcze kilka razy, po czym było już jasne. 3 minuty i 40 sekund. Wyszeptał pod nosem rzezimieszek. Wąsko. Lecz wystarczy. Twój ruch, młodzie. Teraz Łotr musiał już tylko czekać. Donośny dźwięk dzwonu przebił się przez gwar przepiórka. Od tego momentu Dieter miał być w gotowości i wypatrywać otwartego okna od strony zachodniej. Patrolujący strażnicy przechodzili swoją wydeptaną już ścieżką,
kiedy nagle zatrzymali się pod przybytkiem. Poczekajcie, panowie. Jeden z nich powiedział coś do reszty, co było niezrozumiałe z takiej odległości. Zaraz po tym odwrócił się od kompanów i poszedł pod ścianę przybytku, stając w rozkroku. W tym samym momencie okno na pierwszym piętrze otworzyło się na oścież, tuż nad strażnikami. Idealne wyczucie czasu, do łacha. Dieter zaklął w myślach. Po krótkim czasie strażnik skończył załatwiać swoją potrzebę i dołączył do kompanów, którzy zirytowani czekaniem powrócili do pełnienia swojego obowiązku. Dieter wiedział, iż nie ma wiele czasu. Cichym krokiem podbiegł pod okno i rozwinął linę, na końcu której była przytwierdzona rozkładana kotwiczka. Wymierzył odległość wzrokiem. Wziął zamach i wypuścił narzędzie w stronę okna. Nie trafił. Kotwiczka odbiła się od parapetu i spadła nieopodal Łotra. Następna próba była równie nieudana. Za trzecim razem kotwiczka znalazła upatrzony cel. Dieter pociągnął za sznur, aby upewnić się, czy narzędzie dobrze trzyma. Po czym zaparł się nogami o ścianę i zaczął wspinać. Po krótkiej chwili lina nagle poluzowała się i szarpnęła Łotrem, który opadł nieco, tracąc przyczepność nóg do ściany. Szlak! Zaklął, wisząc tylko na swoich rękach. Złodziej szybko odzyskał wcześniejszą pozycję i kontynuował wspinaczkę. Będąc już w połowie drogi, z okna wychyliła się zaciemniona postać, która spojrzała w dół, prosto na wspinacza. No, dalejże, braciszko, zdawo. Ponaglił kompana ręką. Nie dość, że nie pomaga, to jeszcze pospiesza. Za rogiem było już słychać idący patrol. Daj rękę. Młot złapał za rękę Dietera i pomógł mu się wdrapać do pomieszczenia, po czym prędko zaczął wciągać zwisającą linę. Byli w łazience. Włamywacz zwinął sznur w ciasny knot i złożył kotwiczkę do swojego przybornika przy pasie. Dobrze. Pierwsza część planu za nami. Młot zamknął okno. Jak wygląda sytuacja? Zlokalizowałeś Borga i jego pokój? O, braciszko. Powiedział, pocierając czoło. To towarzystwo jest gorsze niż myślawszy, lecz tak, dowiedziawszy się, gdzie aktualnie przebywawszy Borg, toczą grę o dużą stawkę na... Miawszy sposobność przyglądać się mu. Tu kości to zacna, że zabawka. Echże, co ja bym zdziałał, posiadawszy to przy sobie? Do rzeczy, młot! Przerwał kompanowi w pół zdania. Ustaliłeś pokój? Co ze strażnikami? Aleś niecierpliwszy. Strażnicy jak pieski strzegłszy lorda. Nie ma możliwości nawet zbliżyć się, że do niego. Zatrzymywawszy każdego na metr od swego pana. To łacha, to utrudnia znacznie zadanie. Nawet dywersją nic tu nie zdziałamy. Skupienie świątynnych jest równe naszemu. Prawda, zostawszy tylko jedna sposobność. Trzeba poczekać, aż lord bywszy w swojej izbie. To oczywiste. A gdzie znajduje się pokój? Na drugim, od południowej, zdaje się... Tak? Argus zamyślił się. Czyli nie wiesz? Dieter spojrzał wymownie. A, no nie. Nie było sposobności, by się dowiedzieć. Od południowej znajdują się balkony. Dobrze głowisz, braciszku. Trzeba by tylko dostać się do sąsiedniejszego pokoju. Racja. Wiesz może, czy ktoś wynajmuje izby obok? Niestety nie. Kurwa. Trzeba będzie improwizować i włamać się tam. Ty będziesz moimi plecami. Jakby powstał Harmider, musisz się wykazać. Żadne to wyzwanie. Improwizację mamże we krwi. Argus uśmiechnął się nikczemnie. Ta, oby tym razem się sprawdziła, bo inaczej skończymy w kazamatach świątynnych. Bez trwogi, udarzy się. Młot podszedł do paczki, która leżała na łazienkowym krześle pod ścianą. Masz tutajże płaszcz, przywdziejże go, aby wtopić się w tłum, oraz... Zdanie kompana przerwało pukanie do drzwi. Halo, ile panie będziecie tam przesiadywać? Kolejka jest. Nadęty i dystyngowany głos odezwał się z drugiej strony. Już, kończywszy waść, za grosze prywatności.
Młot odpowiedział, zmieniając ton głosu na równie wyniosły. Musimy się spieszyć. Jakby cię kto pytał, to jesteśże Kels od Pietrka Rudego. Tak jak ustaliwszy w tawernie. Pójdźmy zanim poślę kogoś, aby otworzył te drzwi. Dieter skinął głową w geście potwierdzenia i narzucił na siebie zielony, zdobiony płaszcz z futrem wszytym na barkach i spiczastym kapturem. Idziemy. Młot otworzył drzwi, naprzeciwko których stało troje ludzi ustawionych gęsiego w kolejce. Kiedy kompani wychodzili, na twarzy wcześniej pospieszającego możnego widać było zmieszanie z obrzydzeniem powstałe na widok dwóch mężczyzn wychodzących razem z łazienki po dłuższym czasie. Mijając jego mościa, Argus spojrzał mu prosto w oczy i mrugnął, co spowodowało jeszcze większą konsternację na twarzy zamożnego obywatela. Złodzieje skierowali się ku wewnętrznemu tarasowi, z którego można było podziwiać część parteru przy piórkach. Zatrzymali się przy barierce, aby się rozejrzeć. Na parterze było widać stoły, przy których siedzieli osobnicy różnej maści oraz pochodzenia. Wszyscy jednak mieli jedną wspólną cechę, którą była duża ilość złota na wyłączność. Patrząc w dół, Dieter widział lordów, handlarzy, urzędników, czyli jego ulubione grupy społeczne. Uśmiechając się pod nosem, przyuważył także pewnego jegomościa z rezydencji numer 45, który przepuszczając złoto przy barze, za wszelką cenę chciał udać się do krainy rozkoszy. Elita miasta. Psia ich mać. Uważaj, że co mówisz, braciszku. Są może pyszni, lecz na kilometr wyczuwawszy biedotę. Racja. Łotr zamyślił się na chwilę, patrząc na zamożną tłuszczę. Nie widzę Borga. Lord grywawszy w osobnym pokoju, chwilejże minie zanim skończy i uda się do swojej izby. Więc trzeba będzie się tu pokręcić. Pokręcić, powiadasz. Kompani spojrzeli na siebie porozumiewawczo. Zatem udam się na dogłębne rozpoznanie. Ech, nie dajże się złapać, braciszku. Na ulicy byłoby zbyt pogodnie bez ciebie. Dieter parsknął i ruszył w kierunku mieszkalnej części przybytku. Idąc korytarzem, w oczy rzezimieszka rzucał się bogaty wystrój wnętrza. Zdobione meble stojące okazyjnie na korytarzu, obrazy z pozłacanymi ramkami oraz wysokiej jakości dywan wyścielający podłogę. W tym miejscu czuć było aurę przepychu oraz bogactwa. Całość była oświetlona przez żółte światła lamp, które przytwierdzone były do ścian. Przepiórek, jako jeden z nielicznych budynków, posiadał swoje własne źródło energii elektrycznej, która w całym mieście była dostępna tylko dla elit oraz ascendentów. Wychodząc zza rogu korytarza mieszkalnego, Dieter przyuważył słaniającego się na nogach mężczyznę, który opierał się o ścianę. W powietrzu można było wyczuć woń alkoholu, która wzbierała na sile z każdym kolejnym krokiem w stronę dygnitarza. Owy mamrotał coś pod nosem w niezrozumiałym dla trzeźwego człowieka języku. Przy pasie gościa wisiała zdobiona sakwa, która momentalnie przykuła uwagę złodzieja. Zatrzymując się przy ledwo przytomnym osobniku, Łotr rozglądnął się w poszukiwaniu niepotrzebnych gapiów. Korytarz był pusty. Nie czekając na widownię, złodziej wyciągnął ukryty ostry nożyk z cholewy i zwinnym ruchem odciął sakwę od pasa, skrzętnie chowając ją pod płaszczem. Dygnitarz nagle poruszył głową i błędnym wzrokiem odszukał stojącego przy nim Dietera. Dzinka, to ty? Nie, waść, aczkolwiek jamże szukam jej. Skłamał, mając nadzieję, że pijany wyjawi mu lokalizację owej damy. Wszakże każdy wprawiony złodziej wiedział, że kobieta idzie w parze z klejnotami i różnej maści wartościowymi błyskotkami. Coś ty... Średnio widzę was mości. Widzieliśmy się na piętrze, mość panie. Oznajmił Łotr, zbierając w sobie wszystkie swoje umiejętności aktorskie. Pamiętam.
Moja głowa... Szukam owej zamożnej damy, o której waść wspomniałeś. Mógłby mnie waść pokierować do jej pokoju? Zamożna dama? Ty chcesz do mojej dynki się łachudrzyć, co? Dygnitarz energicznie przestąpił z nogi na nogę, prawie tracąc resztki równowagi, które trzymały go w pionie. Absolutnie, waść. Mam wobec niej dług oraz list i chciałbym go przekazać. Dług? Jaki znów dług? Ach, dokroćset. A może tyś... jakiś łapserdak? I jam tylko skromny posłaniec, panie. Posłaniec? Nie wyglądasz na zamożnego. Od kogoś ty? Od zacnego Pietreka Rudego, panie. Pietraka? Jakiegoś tam... To hasberskie wino. Znaczy, nie po głowie. Lord oparł się o ścianę plecami i machnął niedbale prawą ręką, chcąc złapać się za głowę. Wskaże mi waść pokój, damy? Jest na piętrze. Ale kto? Zróbmy co? Ja nie pamiętam. Czułem tylko jaśminek mojej dynki. Gdzie... że ja jest w ogóle... Równowaga rozmówcy była już na skraju wyczerpania. Dieter wiedział, że lada chwila dygnitarz będzie miał bliskie spotkanie z dywanem, dlatego postanowił przerwać rozmowę, póki nikt go jeszcze nie przyuważył. Dziękuję, panie. Miłego dnia. Dynka sobie że jest, że... Łotr oddalił się od pijanego, który chcąc zrobić krok, zachwiał się i uderzył głową w dębową podłogę, tracąc resztki przytomności. Haserbskie wino, prawdę ci powie. Pomyślał, uśmiechając się pod nosem. Idąc korytarzem, zaczął przeglądać zawartość zabranej sakwy. 5 złotych gwinei. Musiał przepić większość. Złodziej przygarnął monety i wyrzucił na podłogę opróżnioną sakwę. Teraz znajdźmy pokój jaśminowej damy. Niedoszły sługa Pietreka Rudego udał się w dalsze zwiedzanie przybytku. Mijając gości przepiórka, którzy pojawiali się okazyjnie na korytarzu, wypatrywał sposobności, aby powiększyć swoją kolekcję fantów. Wychodząc już ze strefy hotelowej, zauważył uchylone drzwi do jednej z izb mieszkalnych. Zatrzymał się i wymyślając na poczekaniu wytłumaczenie swojego wścibstwa, uchylił szerzej wejście do pokoju. W środku było ciemno oraz głucho. Po szybkim rozglądnięciu się Łotr zauważył przycisk przytwierdzony do ściany. Nacisnął go, a w pokoju momentalnie zrobiło się jasno. Halo? Lady Dinka? Jest tu jaśnie pani? W pokoju nie było nikogo. Nie wahając się, przekroczył próg i wszedł do środka, zamykając za sobą drzwi. Przykucnął i przymierzył się do zamka, aby go zaryglować od środka. Jednak po pierwszym spojrzeniu na mechanizm, zmartwił się i odłożył wytrychy z powrotem do swych karwaszy. Złożony zamek cylindryczny. Nie ma czasu na zabawę. Złodziej odstąpił od drzwi i zaczął czym prędzej przeszukiwać pokój. W pomieszczeniu znajdowało się duże łóżko, zdobiona szafa oraz masywne biurko, na którym leżały porozrzucane kartki papieru oraz wiele nieokreślonych bliżej rzeczy. Jednak pomimo całego tego rozgardiaszu, jego uwagę przykuły okulary, które niepozornie leżały pod dokumentem na stole. Dieter podniósł je i zaczął oglądać. Liczne zdobienia, grawer oraz materiał, z jakiego były wykonane, świadczył o dużej wartości przedmiotu. Złote obramówki i kryształowe soczewki.
Dobry łup. Schował znalezisko do kieszeni przy pasie. Kontynuując swoje wtargnięcie, złodziej zaczął przeglądać resztę mebli, które znajdowały się w pokoju. Nie znalazł tam nic wartego uwagi, poza kilkoma złotymi gwineami, zostawionymi zapewne dla służby przy biurka. Zbliżył się do dużej szafy i otworzył ażurowe drzwi. Garderoba, pomijając sukienkę oraz koszule spoczywające na wieszakach, była praktycznie pusta w środku. Nagle do jego uszu dobiegł dźwięk klucza mocującego się z obramowaniem zamka do drzwi wejściowych. Nie zastanawiając się zbytnio, Łotr wszedł prędko do szafy, aby zniknąć z pola widzenia. Zostawiłeś drzwi otwarte, skarbie? Powiedziała kobieta, która jako pierwsza weszła do pokoju. Nie wydaje mi się, moja droga, lecz to chyba ty wychodziłaś jako ostatnia. Odpowiedział jej partner, który zatrzymał się w drzwiach. Możliwe. Lecz światło to na pewno zgasiłam wychodząc. Dziwne to. Nieważna to sprawa. Musimy znaleźć twoją torebkę, bo rozgrywka za chwilę się zacznie. Nie zdzierżyłbym spóźnienia. Nie myślisz, że to światło to dziwna sprawa? Ja zawsze gaszę światło. A te drzwi? Może ktoś się tutaj włamał? Niemożliwością to jest, kobieto. Zaprzeczył stanowczo mężczyzna i machnął ręką. A czemuż to niby? Przecież tylu tutaj zamożnych lordów i inteligencji, to i złodziej się znajdzie. Jak niby by się przedarł przez straż przy wejściu? Kobieto, daj spokój i pospiesz się, bo mnie zdzierżę. Coś mi tutaj nie pasuje, a ja mam nosa. Kobieta wzięła się pod boki. Może powinniśmy... Nie ma czasu, musimy już iść. Dama podniosła torebkę z łóżka, po czym zaczęła rozglądać się po pokoju. Dieter obserwował całą sytuację przez ażurowe kraty pełniące rolę wentylacji w drzwiach szafy. Nagle jej wzrok zatrzymał się na garderobie. Kobieta zmrużyła lekko oczy i zaczęła iść w stronę ukrytego złodzieja. Widząc to, Dieter poczuł dodatkowy wyrzut adrenaliny. Gotowy do działania, zaczął obmyślać plan, który miał się lada chwila zrealizować. Najpierw kobieta, uderzenie w krtań, brak głosu, powalenie. 2 sekundy do mężczyzny. Szok, sztychem w splot słoneczny, wciągnięcie do pokoju, powalenie i cios w podlicę. Powrót do kobiety, pałką w głowę, 2 ogłuszenie. Koniec. Pomyślał i osadził rękę na pałce schowanej pod płaszczem. Tylko otwórz. Spiął swoje ciało do nagłego wyważenia drzwi szafy. Planowanie wydarzeń przerwał mu stanowczy głos mężczyzny, który krzyknął z kierunku drzwi. Dość tego mitrężenia. Chodź, kobieto, bo już nigdy nie zabiorę cię w rejs, który tak bardzo kochasz. Dama zatrzymała się i spojrzała zirytowana na swojego partnera, a jego twarz nie kryła wręcz lordowskiego oburzenia. Dobrze. Niech ci będzie, kochany. Lecz jak coś się stanie, to nie będzie moja wina. Zapamiętaj to sobie. Nic się nie stanie i zamykaj te drzwi. Para wyszła z pokoju, gasząc światło oraz zamykając za sobą drzwi na klucz. Łotr wstrzymał się jeszcze z opuszczeniem kryjówki w ramach prewencji, jak to miał w zwyczaju. Kobieca intuicja. Dobrze, że większość straży to mężowie. Przynajmniej robota jest łatwiejsza. Pomyślał, po czym powoli wyszedł z szafy. Dobra, lepiej nie kusić bardziej losu. Łotr przymierzył się do zamka od drzwi. Mocując się z mechanizmem wyższej klasy, po dłuższej chwili przekręcił ostatnią zapadkę i odblokował wyjście. Czysto. Zamknął za sobą drzwi i ruszył w stronę parteru, gdzie bawiła się wielmożna tłuszcza. Schodząc po solidnych, dębowych schodach, oczom Łotra ukazał się obraz zgodny z opisem młota. 2 strażników świątynnych eskortowało zamożnego dygnitarza.
Jegomość był średniej postury. Miał na sobie szykowny surdut z pozłacanymi wszywkami oraz czarny melonik, który przykrywał siwiejące włosy. Lord Borg, jak mniemam. Strażnicy świątyni znacząco wyróżniali się z tłumu. Każdy z nich nosił pełną zbroję płytową z buzdyganem przy pasie. Idąc, momentalnie wzbudzali szacunek oraz trwogę w każdym, na którego padł ich pełen skupienia wzrok. Dieter czuł ten wzrok na sobie. Zimny i morderczo dokładny. Widząc, jak goście przepiórka omijają kordon w odpowiedniej odległości, sługa Pietreka Rudego uczynił podobnie, ustępując z drogi gwardzistów. Lord Borg kroczył między nimi z dumnie podniesioną głową. Wasza lordowska mość! Powiedział jeden z gości stojących niedaleko Łotra. Borg uniósł dłoń, dając strażnikom znak, by się zatrzymali. Tak, Stefanie? Odparł, odwracając się powoli. Chciałem pogratulować wygranej w turnieju. Stefan ukłonił się z ręką złożoną na piersi. Iście mistrzowski fortel w ostatniej rozgrywce. Lord uśmiechnął się nieznacznie, unosząc melonik w geście grzeczności. Wielce dziękuję. Rzucił nonszalancko. Ta strategia i gambit z odwróconą przekładnią. Ach, czysta poezja dla oczu. Tytuł czempiona zasłużony. Kontynuował Stefan, nie kryjąc ekscytacji. Tytuł, Stefanie, to tylko wisienka na torcie. W Złotym Pawiu liczy się przede wszystkim intelekt i zdolność do przewidywania. A tych dwóch cech moim przeciwnikom wyraźnie zabrakło. Oznajmił z wyższością, poprawiając przy tym swoje rękawiczki z białego jedwabiu. Jak pan to robi? Prawdziwy rzemieślnik nie zdradza swoich sekretów. Skwitował chłodno. A teraz muszę was przeprosić, lecz czeka mnie turniej o najwyższą stawkę, gdzie prawdziwe talenty zostaną wyłonione. To tam okaże się, kto jest prawdziwie wart mojego czasu. Żegnam. Borg, poprawiając swój czarny melonik, skinął głową w stronę strażników. Ci natychmiast się poruszyli, prowadząc lorda na górę po drewnianych schodach. Zebrani wokoło ludzie, którzy przysłuchiwali się całej rozmowie, powrócili do własnych, mniej lub bardziej ważnych spraw. Dieter nie poruszył się, odprowadzając wzrokiem lorda oraz jego obstawę. Ja już wiem, jak to robisz. Kels! Mój drogi sługo, dobrze, że już jesteś. Zza pleców złodzieja rozbrzmiał znajomy dźwięk, poprzedzony przyjacielskim klepnięciem w ramię. Podążaj za mną, jesteś mi potrzebny, sługo. Jasne, panie. Sługa odpowiedział, po czym obaj udali się do osobnego stolika pod ścianą. Borg udał się na górę. Ach, ci świątynni to nie są przelewki. Nie, widziawszy co potrafią. Co masz na myśli? Dieter nachylił się dyskretnie. Niezadowolony gość, przystąpiwszy do Borga, żądał, że satysfakcji z przegranej i naruszywszy bezpieczną strefę, został, że powalony przez jednego z nich jednym ruchem ręki. Oznajmił, przecierając nos w zakłopotaniu. Trzeba zachować ostrożność. Zrobimy to w naszym stylu. Trzeba tylko odczekać, aż sen zmoży lorda i odnaleźć pokój. Kompan uśmiechnął się porozumiewawczo. Zapewne. Zmieniawszy temat, przybytek ci się podobawszy? Zaiste, panie. Wyniosę stąd pozytywne wspomnienia. Wybornie. Nie mi trężąc, zamówmy coś do picia. Czas szybciej, że minie. Przy tych cenach? Łotr popatrzył zdziwiony. Spokojniejszy bądź, braciszku. Nie tylko ty masz, że pozytywne wspomnienia z tego przybytku. Mówiąc to, Pietrek Rudy wyjął pękatą sakwę i położył ją na stole. Obydwaj zaśmiali się, czekając na obsługę. Trzecie piętro. Gdzieś tutaj przebywa Borg.
powiedział Pietrek Rudy, wychodząc na przedostatnie piętro przybytku. Wkraczając do ekskluzywnej części mieszkalnej, ku oczom kompanów ukazał się pusty korytarz z rozwidleniem po prawej stronie, prowadzącym w głąb kompleksu. Teraz ostrożnie. Trzeba znaleźć strażników. Rozdzielmy się. Będzie szybciej. Nie będziemy musieli. Powiedział, wychylając się zza rogu, aby sprawdzić otoczenie. Strażnicy świątyni stali przed drzwiami apartamentu od strony zachodniej, strzegąc wejścia. To znaczy? Szczęście nam sprzyjawszy. Pokój lorda jest za rogiem. Dobrze. Teraz trzeba wejść do jednego z tych pokoi i dostać się na balkon. Nie mi trężmy, braciszku. Zacznijże dłubać, a posłucham. Dieter przymierzył się do drzwi. Gdy kucnął, poczuł delikatny, aczkolwiek charakterystyczny zapach jaśminku. Łotr momentalnie przypomniał sobie rozmowę z pierwszego piętra i tym bardziej ochoczo zabrał się do dłubania. Zamek był wymagający. Zapadki wchodziły topornie. Hałas! Argus szepnął do Dietera, który w mgnieniu oka schował wytrychy do swych karawaszy i odstąpił od drzwi, tracąc tym samym wszystkie zapadki, które udało mu się odblokować. Zza rogu korytarza wyłoniła się nagle zamożna kobieta, ubrana w zieloną suknię z długimi falbankami i towarzyszący jej tęgi mężczyzna w meloniku i zdobionym dublecie. Złodzieje momentalnie przeszli do szeptanej, całkowicie zajmującej ich rozmowy. Kiedy zagrożenie minęło, Dieter powrócił do dłubania w zamku. Po kilku krótkich chwilach w końcu udało mu się rozbroić zamek drzwi. O, zrobione. Bądź gotowy, druhu. Zaiste, braciszko. Trzymaj się cienia. Złodziej wtargnął do izby jaśminkowej damy. W pokoju leniwie palił się kominek. Na łóżku, niedaleko balkonu, leżała kobieta, zanurzona w słodkim, niewinnym śnie. Słaby, niestabilny płomień momentami oświetlał szafę, stół oraz meble znajdujące się w izbie, co dawało Łotrowi dobre rozpoznanie pokoju. Na rogu stołu, obok torebki i flakonu damskich perfum, stała mała, zdobiona szkatułka, obok której żaden ceniący swój fakt złodziej nie mógłby przejść obojętnie. Dieter nie był wyjątkiem. Ostrożnie podszedł i uchylił wieczko. Zdobiony naszyjnik wysadzany kamieniami szlachetnymi był już w jego rękach. Lapis lazuli. O, to będzie dopiero dobre wspomnienie. Ha! Pomyślał, chowając cenne znalezisko do swojej torby na fanty. Skradając się ostrożnie w stronę balkonu, kątem oka złodziej widział śpiącą Lady Linkę. Ta akurat przekręciła się na lewy bok, nie zdając sobie sprawy z obserwującego ją intruza. Drzwi na taras były uchylone. Z niego rozpościerał się widok na budynki oraz ulicę, która prowadziła do rynku dzielnicy handlowej. Balkon od izby Lorda Borga znajdował się w odległości około 7 metrów. Za daleko. Nie zdołam doskoczyć. Pomyślał i skierował swój wzrok na Gzyms, który według jego oceny był zbyt mały na możliwość wspinaczki. Zostaje ta szlak. Zaklął pod nosem, zdając sobie sprawę z konsekwencji użycia kotwiczki na zdobionej metalowej balustradzie balkonu. Rozłożył, zablokował jej czep na ramiona, upewniając się, czy mechanizm dobrze zaskoczył, i zamachnął się, wyrzucając ją w stronę balustrady tak, aby wylądowała na środku krużganku. Trafił. Dobra, teraz się zaczep. Powiedział, przeciągając powoli linę. Udało mu się. Narzędzie zablokowało się w miarę stabilnie, kotwicząc się między stalowymi szczeblami. Złodziej naciągnął linę i przywiązał drugi koniec do barierki balkonu, na którym się znajdował, tworząc połączenie obydwu krużganków. Szarpnął lekko za sznur, po czym spojrzał w dół. Dwa piętra pod nim był zbutwiały dach magazynu przylegającego do przybytku. Wysoko, lecz nieletalnie.
Lina ugięła się pod ciężarem złodzieja, który zawisł między balkonami. Sprawnie przemieścił się na drugą stronę i przeskoczył przez barierkę. Nie tracąc czasu, zbliżył się do przeszklonych drzwi, aby zbadać sytuację. Obszerna izba była rozświetlona przez palący się kominek, dający stabilne światło na cały wystrój wnętrza. Na środku pokoju można było dostrzec przelegające bokiem do ściany biurko, na którym znajdowały się rzeczy ciężkie do sklasyfikowania z obecnej pozycji. Na łożu w rogu pokoju, zgodnie z przewidywaniami, leżał właściciel pozłacanych kości do gry. Teraz to już z górki. Momentalnie skierował się w stronę biurka. Szedł bardzo ostrożnie, jednocześnie bacząc na śpiącego dygnitarza. Łotr dotarł do biurka i zaczął je przeszukiwać. Tutaj nic nie ma. Szlak, stwierdził po chwili zirytowany. Na stole też czysto. Gdybym miał coś, bez czego nie ruszałbym się na krok, to gdzie bym to dał? Złodziej uniósł głowę i wzrokiem odnalazł małą szafkę nocną, która stała obok łóżka ze śpiącym lordem. No jasne. W tym samym momencie drzwi od balkonu poruszyły się delikatnie pod wpływem powstałego przeciągu. Dobra, lepiej nie kusić losu dłużej niż trzeba. Będąc pół metra od smacznie chrapiącego lorda, odsunął półkę od szafki i zaczął szukać. Drzwi od balkonu znowu się poruszyły. Po krótkiej chwili jego ręka natrafiła na jedwabną sakiewkę z dwoma kwadratami w środku. Złodziej uśmiechnął się. Dwie złote zdobione kości szulerskie były już w jego posiadaniu, a raczej w specjalnej kieszeni wszytej pod kaftanem, do której prędko je schował. Misja wykonana. Czas na mnie. Pomyślał, zmierzając w stronę wyjścia. Kominek nagle rozjarzył się i zatrzeszczał pod wpływem nagłego wiatru, który wypełnił całe pomieszczenie, dodatkowo poruszając zasłonami. Drzwi od balkonu odchyliły się. Najpierw subtelnie, po czym jakby pchnięte z całym impetem zamknęły się z trzaskiem. Niedobrze. Pomyślał i przyspieszył skradanie, jednocześnie licząc, że jakość snu Borga przezwycięży zaistniały harmider. Lord poruszył się na łóżku i wyciągnął ręce, aby przetrzeć swoje oczy. Ty... co... co się stało? Ziewnął wybudzony z płytkiego snu. Łotr nie czekał, aż lokator wdroży procedurę dochodzenia źródła hałasu. Szybko dobrał swoją pałkę i ruszył w jego stronę, nie zważając już na dyskrecję. Halo, kim tyś? Oznajmił nerwowo, wstając z łóżka. Dieter prędko skrócił dystans i uderzył lorda w bok głowy, momentalnie sprowadzając go z powrotem do krainy snu. Ciało runęło z powrotem na łóżko, zahaczając ręką o blaszaną paterę, która stała na nocnej szafce. Kurwa! Zaklął pod nosem. Chciał już uciekać, lecz usłyszał szarpnięcie za klamkę do drzwi. Złodziej odruchowo padł na podłogę i wślizgnął się pod łóżko lorda, znikając z widoku. Lordzie, wszystko w porządku? Słyszeliśmy hałas. Powiedział strażnik świątynny z kierunku uchylonych drzwi. Po dłuższej chwili głuchej ciszy powtórzył swoje pytanie. Lordzie, wszystko w porządku? Świątynny przekroczył próg i stanął kilka kroków od biurka. Był wysoki, postawny i szeroki niczym szafa. Szlak, niedobrze. Dieter zaklął w myślach, leżąc i powstrzymując się od kichnięcia, które powodował kurz zgromadzony pod łóżkiem. Zbrojny czekał na jakąkolwiek reakcję ze strony nieprzytomnego Borga. Lordzie! Drzwi od balkonu powoli się otworzyły, wpuszczając do pomieszczenia kolejną falę wiatru. Widząc to, sługa świątynny osadził swoją rękę na buławie przytroczonej do pasa. Gotowość! Krzyknął, odwracając się w stronę korytarza. Confesto! Odpowiedział drugi strażnik, tym samym stając w drzwiach, skutecznie blokując przejście.
Pierwszy świątynny zaczął powoli przeszukiwać pomieszczenie. Umysł Dietera pracował w tym momencie na maksymalnie wysokim poziomie. Obmyślał różne scenariusze oraz kolejność działania, aby móc uciec z tej tragicznej sytuacji. Był w potrzasku. Wystarczył jedynie szelest, aby świątynny go wykrył. W grę wchodziła tylko ucieczka balkonem, lecz fakt, że Dieter leżał z twarzą płasko przy ziemi, bardzo komplikował tą możliwość. Łotr dobrze zdawał sobie sprawę, iż nie zdążyłby wygramolić się spod łóżka i dobiec do drzwi przed świątynnym. Wykrycie było kwestią czasu. Hola, panowie świątynni? Nagle z korytarza wybrzmiał dźwięk głosu Pietreka Rudego. Potrzebowa przy pomocy. Można prosić? Młot powoli szedł w stronę strażnika. Stan gotowości! Nie zbliżaj się, waść! Lex Omunda! Trzymający kieliszek z winem, bordowy kaptur zbliżył się do strażnika, naruszając bezpieczną odległość. Odsuń się, waść! Strażnik stanął naprzeciwko Pietreka, blokując mu przejście. Spokojnie. To nie zajmie długo. Mówiąc to, złodziej chlusnął winem prosto w oczy świątynnego. Argus błyskawicznie odpiął swój płaszcz, narzucił na głowę strażnika, przechodząc za jego plecy i pociągnął z całej siły do tyłu. Obydwaj runęli na podłogę, przez co Argus został przygwożony przez ciężką zbroję świątynnego, wierzgającego niczym wściekły byk. Ach, cholera! Powiedział, siłując się ze strażnikiem. Słysząc całą sytuację, zbrojny z pokoju ruszył prędko w sukurs do kompana. Sytuacja była patowa. Kurwa, muszę mu pomóc. Zaklął i opuścił swoją kryjówkę. Strażnik był już przy drzwiach, kiedy Dieter dobiegł do niego od tyłu i kopnął w zgięcie kolana. Wytrącony z równowagi świątynny, przyklękł na jedno kolano, asekurując się rękami o podłogę. Dieter markował już cios w odsłonięty kark przy hełmie. Lecz nie trafił. Świątynny skręcił się w biodrach i zasłonił stalową rękawicą, w którą uderzył ćwiekowany obuch. Następnie Dieter wymierzył solidnego kopniaka w plecy, aby sprowadzić wroga do parteru. Lecz zanim to wykonał, świątynny zdążył już podnieść się na nogi, jednocześnie wyprowadzając cios metalowym cestusem w kierunku korpusu złodzieja. Ten, zaskoczony błyskawiczną reakcją strażnika, odskoczył w tył w wyuczonym uniku. O, cholera! Na korytarzu za drzwiami słychać było szamotaninę oraz Argusa Lino, który przekoziołkował po korytarzu, lądując w drzwiach. Nie damy że rady! Uciekaj, braciszku! Ratuj się! Wrzasnął do towarzysza. Młot nie zwlekał i zniknął w korytarzu przepiórka. Kadawry, mudo! Powiedział zbrojny z pokoju, po czym rzucił się na złodzieja. Dieter zrobił prędko zwód w lewo. Pięść przeleciała nad jego głową. Dieter starał się znowu sprowadzić zbrojnego do parteru. Uderzył go ponownie w zgięcie kolana, co zaskutkowało zachwianiem jego równowagi, lecz to było za mało. Postanowił wspomóc cały manewr i obalić go ciężarem swojego ciała, uderzając z barku. Przeliczył się. Ciężko opancerzony sługa świątynny ledwie się zachwiał. Żałosne. Powiedział, łapiąc Łotra za skórznię. Następnie uniósł go i rzucił w stronę biurka. Dieter został przygwożdżony przez mebel, który aż przewrócił się do tyłu od całego uderzenia. W tym samym momencie drugi strażnik zatrzymał się w drzwiach wyjściowych z pokoju, a w ręce trzymał świątynną buławę. Kwintrahe! Illater, ten jest mój. Powiedział, zamykając z trzaskiem drzwi do pokoju. Dieter wygramolił się spod biurka i papierów, które go przykryły, i stanął na nogi. Świątynny już szedł na niego, a w rękach dzierżył swoją buławę. Wyrok. Śmierć. Powiedział i wykonał cios buzdyganem, przecinając powietrze nad złodziejem. Kolejny cios trafił o komodę stojącą pod ścianą, znowu chybiając swojego celu. Zwarty w morderczym tańcu Dieter szukał okazji do ciosu. Podczas kolejnego uniku znalazł sposobność i uderzył pałką w hełm z boku. Świątynny zaśmiał się i w kontrze wyprowadził szybki cios pięścią. Całkowicie zaskoczony złodziej poczuł impet stalowej rękawicy na swoim policzku. Jego odruchy wzięły górę i zaraz po przyjęciu ciosu odskoczył w tył, aby zwiększyć dystans. Niedobrze. O, niedobrze. Pomyślał, łapiąc równowagę. Świątynny nie odpuszczał.
Kolejna seria uderzeń posypała się na tańczącego przed nim Łotra. Nagle Świątynny wziął zamach od dołu. Peter rzucił się przed siebie, przelatując nad buławą i robiąc niedbały przewrót. Był teraz przygwożdżony. Stał plecami do zamkniętych drzwi wyjściowych. Szlak. Muszę go minąć i dostać się na balkon. Strażnik zaśmiał się i poprawił buławę w swojej ręce. Mors infidebo! Morta ascendento! I fanatykom! Powiedział i splunął pod nogi strażnika. Świątynny warknął i ruszył wściekle na złodzieja. Minąć. Tylko się z nim minąć. Pomyślał, po czym sam ruszył w stronę strażnika. Buława zaświszczała. Dieter padł i wślizgiem ominął obuch, który przeleciał kilka centymetrów od jego twarzy. Kiedy minął strażnika, wstał, nie tracąc tempa. Zrobił dwa kroki, rozpędzając się, po czym poczuł nagłe szarpnięcie w tył. Obrócił głowę i zobaczył strażnika, który trzymał go za płaszcz. Łotr niezwłocznie złapał za klamrę spinającą płótno i uwolnił się. Tak. Ucieszył się w myślach. Teraz dorwać linę i zsunąć się na dach poniżej. Tak, uda się. Ruszył pędem w stronę balkonu. Przekroczył drzwi. Już miał wyhamować i skręcić w stronę liny, kiedy poczuł nagle bolesne uderzenie w kręgosłup. Uderzenie, które zadał buzdygan, rzucony przez strażnika. Zamroczyło go, utracił równowagę i w pędzie przetoczył się przez barierkę balkonu. Dieter przebił zniszczycielskim impetem dach magazynu przylegającego do przepiórka. Tępy ból przeszył całe ciało złodzieja, leżącego na pogruchotanym od uderzenia asortymencie. Całe pomieszczenie wypełniła biała chmura mąki z przebitych worków. Szok oraz adrenalina podniosła go na nogi. Łotr chwiejnym krokiem zaczął szukać drogi ucieczki. Wejście. Muszę szybko zniknąć. Powiedział plując krwią. Brnąc pomiędzy regałami skrzyni, dostrzegł w końcu drzwi, które były zamknięte. Wiedział, że musi się spieszyć, aby zdążyć przed zaalarmowanymi strażnikami. Chciał przymierzyć się do zamka, lecz poczuł, że coś jest nie tak. Jego prawa ręka, która już powinna znaleźć się przy zamku, zwisała bezwładnie, nie reagując na żadne polecenia. Szlak! Zaklnął i kaszlnął. Drzwi były mocno wyświechtane i bardzo stare. Nie, nie skończę. Jak zaszczuty pies. Odsunął się i biorąc lekki rozpęd, uderzył w zamek skopniaka. Drzwi wydały z siebie trzeszczący dźwięk i poruszyły się, świadcząc o znacznych luzach w konstrukcji. Nie, nie dam się pojmać. Powiedział i uderzył jeszcze raz. Otwieraj się, cholero! Zaparł się i kopnął z całych sił, tym razem wyłamując zamek i otwierając całym impetem drzwi od magazynu. Wyszedł chwiejnym krokiem na zewnątrz. Cały był pokryty białą mąką, mieszającą się z krwią, sączącą się z jego zadrapań na twarzy. Dieter zamarł. W odległości kilku kroków przed nim stał człowiek. Patrzył się na niego, a jego twarz bladła coraz bardziej z każdą kolejną sekundą. Złodziej wyciągnął rękę w jego kierunku i chciał coś powiedzieć, lecz zamiast tego jęknął i kaszlnął, wypluwając krew z ust. Lord krzyknął z przerażenia i pomknął w stronę przepiórka w króliczym popłochu. Kanały. Muszę dotrzeć do kanału, czy prędzej. Poczynił kilka kroków, po czym w jego głowie zakręciło się niemiłosiernie. Kolejna fala bólu przeszyła jego całe ciało. Utrzymując trudem równowagę, skierował się do najbliższego zaułka, aby jak najszybciej zniknąć z widoku. Nagle za jego plecami rozbrzmiał donośny dźwięk alarmu, skutecznie niszczącego spokój ciszy nocnej. Wygląda na to, że strażnicy w końcu znaleźli przycisk. Kuśtykając czym prędzej w stronę rynku handlowej, złodziej nagle zatrzymał się i zaczął nasłuchiwać sytuację.
Słyszał tylko syreny przepiórka oraz lekkie dźwięczenie w uszach. Zakręciło mu się w głowie i oparł się o ścianę. Jęknął w kolejnej fali pulsującej agonii. Jak ja dotrę w tym stanie do Gawry? Splunął krwią, która zgromadziła się w jego ustach. Muszę. Nie mam wyjścia. Ruszył dalej. Minął kolejny z wielu już zaułków i wylądował na głównym trakcie. W oddali było widać już fontannę na głównym placu dzielnicy handlowej. Już niedaleko. Radość jednak szybko zniknęła z jego twarzy. Szlach strażnicy, powiedział panicznie się rozglądając. Kątem oka przyuważył zejście do piwniczki, które znajdowało się bezpośrednio przy głównym trakcie. Rzucił się w kierunku kryjówki. Kiedy znalazł się przy schodach, znowu zakręciło mu się w głowie i przewrócił się. Leżąc na samym dole przedsionku do piwniczki, słyszał hałas z ulicy. Ruchy, ruchy! W przepiórku coś się dzieje. Żwawo, chłopy! Tak jest, dowódco! Dieter pozbierał się i opuścił swoją kryjówkę. Już prawie. Fontanna była już w zasięgu wzroku. Żeliwny włas ledwo dał się podnieść. Łotr wślizgnął się do wejścia, nie zważając już na jakąkolwiek dyskrecję, pozostawiając w mieście wrzawę wybudzającą śpiących mieszkańców w dzielnicy handlowej. Wystąpili Jan Wendorf, Piotr Baran, Krzysztof Baran, Krzysztof Belka, Krzysztof Pełka, Monika Milewicz, Tomasz Murawski, Rafał Węsierski. Witaj. Mamy nadzieję, że podobało Ci się to słuchowisko. Jeżeli tak, to nie zapomnij o subskrypcji i dzwoneczku, aby być na bieżąco. Koniecznie zostaw też swoją opinię w komentarzu. Powiedz nam, co Ci się najbardziej podobało. Pomoże nam to w rozwoju kanału i tworzeniu jeszcze lepszych treści. Jeżeli chciałbyś wesprzeć nasze dzieło, zapraszamy na nasz Patronite. Link w opisie filmu. A tymczasem, do zobaczenia w następnej części.